Właśnie, test na Żyda miał być, poczekajcie tylko. Test na Żyda. Jest jakiś test na Żyda, fantest. O, to nasza stronka ulubiona, pamiętacie? Dobra, test na Żyda sobie zróbmy. Wynik poniżej 95% to bi... To bilet do... Zaczyna się. Jesteś Żydem, tak? Nie, nie wiem. Ojciec mówił, że nie. Jestem gejem. No i co? Czat. No i co tu zaznaczyć? Bo wyszło wcześniej, że mam 80% mózgu geja, ale teraz co to zaznaczyć, tak? Zaznaczyłbym, że jestem Żydem, ale jak robiłem test na tej stronie, to wyszło, że jestem gejem, więc jestem gejem. Co jesz na śniadanie? Cebulę, czosnek, schabowczaka. Schaboszczaka, gówno, odchudzam się. Cebulę, jak Polak. Co to są pejsy? To się używa podczas lewatywy, takie kiełbaski, nie wiem, ilu mnie to obchodzi. Mam takie na głowie. Żyd to mój idol, pies. Gorzej niż pies. Żyd. Żyd to Żyd, nie? Chociaż czat. Zauważcie, gdybyście wyrobili ten test, to Żyd to jest mój idol, czyli wasz idol. Czyli można powiedzieć, że Żyd to też jest mój idol, więc mój idol. Dlaczego Żydów trzeba palić? Żebym bana w dupę nie dostał. Jak duży ma nos? Mały jak Żyd, jak Kleopatra? Jak Żyd. Co ostatnio żydziłeś? O jedzenie, o pieniądze, o cenę ubrania, o zrobienie lekcji, o pieniądze oczywiście. Po co Żyd nosi jarmułkę? Nie wiem co to. Do żydzenia. Jak nazwiesz swego syna? Pimpek, Joze, Misza, Mołotow. Co to są za pytania? Czemu nie ma odpowiedzi człowiek? Żyd to ziomal. Dobra, Pimpek. Podaj argument, dlaczego chcesz zdać ten test. Jestem gejem. Boję się pieca. Co? Tylko 8 punktów? Czy to nie jestem Żydem w takim razie, bo to dopiero jak masz więcej niż 95% to jesteś. A, quiz na IQ? Co to jest? Sprawdź, ile mam IQ. Tylko osoby powyżej 140 IQ rozwiążą ten test. To są takie ciężkie testy, to można się za to wziąć. Wiesz, to jest nie takie poważne, nie? Pięć królik. Co to za czas? Ej, pod presją! Nadszedł myśliwy i zabił jednego z nich. Ile króliko pozostało na łące? Pięć, bo... Cztery, nie, cztery. Boom. Na pastwisku pasą się krowy, owce i kaczki. Owiec jest więcej niż kaczek. Owce i kaczki mają łącznie 100 głów i nóg. I jest ich łącznie 3 razy więcej niż krów. Ile krów pasie się na... Co?! Co w dupę?! Co tu się dzieje?! Nawet nie zacząłem przeczytać! Przy pomocy dowolnych działań 5 piątek? 5 piątek? 5 razy 5, 25, 5 razy 5, 25. Nie, nie, 5 razy 5, 25 razy 5. Tak, tamto. Ja pierdzielę w dupę, luj z tym. Luj. Tego się nie da rozwiązać tak szybko. To jednak, co? Które z poniższych zwierząt najmniej pasuje do pozostałych? Co w dupę jest? Mysz. Zaczyna się IQ. Ale poczekaj, bo źle kliknąłem, bo chciałem. Miesiącem przed poprzednim miesiącem był maj. Jaki miesiąc był 3 miesiące przed poprzednim miesiącem? Poczekaj. Miesiącem przed poprzednim miesiącem był maj? Aha, poczekaj, poczekaj. Aha, dobra, kumam. Czyli masz tak, maj, czyli teraz masz lipiec, czyli chodzi o czerwiec. Czerwiec minus 3 miesiące. To masz marzec, tak? Jest! Ale logiczny! Bóg! Tuzin jajek kosztuje 5,40. Ile kosztuje 24? Tuzin to jest 12, no to 10,80. I ty! Palec ma się do dłoni, tak jak liść do gałęzi. Dobrze. Jaka liczba powinna być następna? 1. Aha, czyli poprzednią liczbę. Tak, 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus. Czyli 13 plus 8 to jest 21. Jezus, jestem popieprzonym bogiem IQ. Marta, która ma 16 lat, jest 4 razy starsza od twojego brata Tomka. Czyli Tomek ma 4. W jakim wieku będzie Marta, kiedy będzie miała 2 razy więcej lat niż Tomek? Kurde, skąd mam to wiedzieć? Poczekaj, jak Tomuś ma 4 lata, śmieć, bo jest frajerem i pewnie 4 lata to mój widz Max. Czyli 12. A, w jakim wieku będzie Marta? 24. I luj. Dobrze.
Ile kwadratów jest na tym obrazku? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 30. Nie ma takiej odpowiedzi. Ja pierdzielę z tymi kwadratami, te zadania są zawsze dla debili. Tu masz kwadrat 17, 18, 19, wielki kwadrat 22, tak? 26, to liczyłem? Nie, 27, 28, 29. No jak 40? Nierealne, na pewno? Ale to przewidziałem. Która liczba jest 1/4 z jednej drugiej z jednej piątej? Czyli tak, 1/5 z 200. 1/5 z 200? Jak 1/5? Poczekaj. Tak, 40. 1/4 z 20 to jest 5. Iluj! Co z poniższych pasuje tu najmniej? A. Obraz, wiersz. Poczekaj, poczekaj. Kwiaty. Jest! Luj! Gosia potrzebuje 13 butelek wody ze sklepu. Jednorazowo może unieść tylko 3 butelki. Ile minimum razy będzie musiała iść do sklepu? Czyli idzie tak. 3, 6, 9, 12. Do 5 razy. Jak 4 jedną drugą? 5. Co ty popieprzona jesteś, Gosia? Jak można iść połowę? Co? Pójdzie w połowie drogi się zawróci? Debilu? Kto by tak odpowiedział? Chyba kretyn jakiś. Dobra. A to co? Jakiej liczby brakuje w tej sekwencji? Twojej starej. Nie, jakiej serii? Kurde, o co tu chodzi? Poczekaj, 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 poczekaj. Nie piszcie, nie piszcie. 27. Nie, poczekaj. 1 razy 8 masz. Czyli masz tak, 1 ra. No nie, no czat, wy jesteście szmaciarzami, że mi podpowiadacie. Nie czytam. Wyłączam ten pieprzony czat, luj. Jeśli wszystkie azy to bazy, a wszystkie bazy to kazy. Co ty szmato się mnie pytasz w ogóle? Wszystkie azy to bazy, ta. A wszystkie bazy to cazy? Czy koniecznie wszystkie cazy to azy? No jeżeli wszystkie azy to bazy, no to tak chyba. Nie. Nie, tak. Jak szmaciarzu nie? Ej, o co tu chodzi, czat? Poczekaj, poczekaj, nie rozumiem tego. Znaczy, A to A równa się B, a B równa się C, to czemu C nie równa się A? No skoro A równa się B. Nie. Gdzie ten absolutny tryhard? To robię test IQ, gościu, a ty się mnie pytasz? Dobra, Luj, nie będzie 100%. Każdy prostokąt to... Nie, poczekaj, minimalizuję czat. Nie podpowiadać mi. W dupę nic nie pisz teraz. Każdy prostokąt to kwadrat? Nie! Prostopadłościan? Romb? Trapez? Zamknij mordę! Dobra, jak wygląda trapez? Ty, to chyba będzie trapez. Chociaż czemu nie romb? Nie, bo romb ma wszystkie boki równe. Tak jak kwadrat, czyli nie. Sześcian to zamknij mordę, szmaciarzu. Daj, dobrze. Pięknie ocyganione. Pewna kwota. O pieniądzach? Ty mnie pytasz o pieniądze? Spokojnie. Pewna kwota pieniędzy ma być podzielna między trzech przyjaciół? To ja biorę wszystkie i to ja będę tym, co bierze 10. 2,8. Tomek otrzyma najmniejszą kwotę 100 zł. Poczekaj, która to jest najmniejsza? Nie, poczekaj, najmniejsza to jest 100, tak? Czyli można. A poczekaj, podzielę to na 2. 1 do 1, 4, 5. Czyli 50 zł, 50, 200, 50 plus 200, 250 i ty masz 5 razy 5, 250, 500 i razy 2, 1000, 1000. Iluj! O pieniądzach! To ja wiem wszystko! Wiesz, ja taką matematykę prześledziłem w mózgu, że ty nawet nie wiesz, co się stało. Jeśli pierwszym miesiącem roku byłby kwiecień, to jaki byłby 9. miesiąc? A, że kwiecień będzie pierwszym, w sensie, że wszystkie... Pójdzie do przodu, tak? Że po prostu powiedzmy styczeń to będzie lato, tak? Masz tak, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, po... No nie wiem, listopad? O co chodzi? No nie, poczekaj, bo mi się popieprzyło w głowie. Jak to działa? Kwiecień to jest pierwszy miesiąc, czyli czwarty miesiąc. Na styczeń według was? No ale po co ty mi w ogóle podpowiadasz? Ha, mówiłem, że grudzień. Maciuszka napisał tak. IQ małpy. Styczeń przygłupie. Mordo. Mordo, 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 mordo. Ba nic. Nie, zostaniesz, bo jesteś tak samo głupi jak ja, więc pasujemy do siebie. O, pieniądzach. Pewna bizneswoman, to już jest kłamstwo, kupiła biżuterię za 1000 dolarów. Po jakiej cenie powinien sprzedać, aby zarobić 10%? No 10%, żeby zarobić? No to 1100, no co to za pytanie? No co to w dupę za pytanie? To jest, rozumiesz, tu jest jakieś tryhard pytanie w luj trudne, ale tu gówno łatwe dla debila. No nie rozumiem, to jest za duży rozstrzał.
Idziemy dalej. Jest jeden zestaw, stół czworonożny oraz sześć czworonożnych krzeseł. Ile nóg jest w sumie? No masz 4 razy 5, czyli 20. 28 oczywiście. Jak 28? A, 6 krzeseł! Kurde, ja po obrazku się sugerowałem. A 6 jest krzeseł! Ale szmaciarz z tym obrazkiem oszukał! Ja się obrazkiem sugerowałem, rozumiesz to? Dobra, uznajmy, że dobrze bym to miał. Dwie maszynistki mogą przepisać 2 strony w 5 minut. Ile potrzeba maszynistek, aby przepisać 20 stron w 10 minut? Cześć, jeżeli dwie maszynistki mogą przepisać 2 strony w 5 minut, no to razy 10. 10? No 10 maszynistek. Ty, bo zaraz coś źle zrobię, ale 10. Nie, w 10 minut, w 10, czyli 5! Kurde, w dupę, jak 10, ty szmaciazu! Dobra, ile mam IQ? Dosyć wysokie, ty śmieciu! Wynik tego testu wykazuje na to, że twoje IQ stoi na dosyć wysokim poziomie, ale ile? Szmato ruska, ile mam IQ, bo dosyć wysoki to jest... Mikel Jordan i mój stary post. Jakie jest twoje sportowe IQ? Co to jest sportowe IQ? Dobra, zobaczmy. Jaki głęboki jest basen olimpijski? No jak to jaki? Żeby się nie utopić. 2 metry. No i dobrze. Ile trwa mecz piłki nożnej? 90 minut. Dobrze. Jak nazywa się pierwsza pozycja startowa w sportowych moto... w sportach... No i luj. Z ilu zawodników składa się drużyna koszykarska? Z 5 w dupa? Tak, wiedziałem, że z 5. Z jakiego kraju pochodzą kluby, które najczęściej wygrywają Ligę Mistrzów? Najluj. Jaki sport uprawia Tiger Woods? Nie tenis. Golf. Jezus Maria, się popłakałem prawie. Co oznacza liczba 500 w nazwie wyścigu Indianapolis 500? No oczywiście, że wiedziałem. Z jakim numerem... O mój stary. Z jakim numerem? Przecież... No przecież to obrazek z jakim? Co jest? Znowu bait na obrazek? Nie. IQ sportowca chyba. Wysoki IQ. Orientujesz się w świecie sportu, dlatego twoje IQ jest dosyć wysokie. Niestety masz również kilka braków w swojej wiedzy, więc mogłoby być lepiej. Ty masz braki w kontaktach ze starym. Powiedz ile w liczbach. Dobra, później mnie zbanują na tym same quizy. Zróbmy to. Wybierz niepasujące słowo. Słuchać, spać, wąchać, dotykać. Spać. Prawda czy fałsz? 17 minut przed 7 to 33 minuty po 6? Poczekaj, jak masz 17 minut przed 6, przed 7, to masz 6:43, czyli nie. Jakie zwierzę nie pasuje? Rekin, pies, gepard, antylopa. No rekin. Prawda czy fałsz? Jeśli poniedziałek jest pierwszym dniem miesiąca, to najbliższa sobota będzie 6 dniem miesiąca. Poczekaj, jeśli poniedziałek jest pierwszym dniem miesiąca, no tak. Co ty za debili? Wybierz niepasujące słowo. Pisanie, zakupy, film, muzyka. Muzyka. Ty, poczekaj. Ej, poczekaj, tutaj nie wiem. Zrób o psach test? Nie no, Ketsy, nie ma sensu. Bo tu chodzi o IQ test, a nie o... Przecież ja się znam na psach. Ty, no co tu nie pasuje? Pisanie? No i co ty pieprzysz mi w ogóle, gościu? Nie, miałeś rację, przepraszam, poniosło mi. Prawda czy fałsz? Suma wszystkich nieparzystych liczb od 0 do 16 jest liczbą parzystą? Skąd ja mam to wiedzieć? Dobra, 1 plus 3, 4, tak. Wiesz czemu? Bo 16 to liczba parzysta, więc musi być liczbą parzystą. Po przestawieniu liter w wyrazie łaktyb otrzymujesz nazwę Bałtyk. Prawda czy fałsz? 13 kurczaków, 6 psów i 80 kotów posiada łącznie. Dobra, tu masz 2, czyli 24. 6 razy 4 to jest 24, czyli masz 48. 80 razy 4, 8, 16, 24, 32 plus ile tam miałem? 48? Nie.
Jaki dzień był wczoraj, jeśli środa jest za 4 dni? Kurde szmaciarzu, jak to możliwe? Źle to policzyłem, przepraszam, macie rację. Sekwencja tych czterech wyrazów, trapez, zegar, motocykl, miesiące, odpowiada sekwencji tych liczb. Trapez 4, zegar 12, motocykl 2, miesiące 12. Tak, gówniany ten test. Genialny IQ. Zdajesz, zadowolony jesteś, geniuszem, gratuluję. Podziel się wynikiem w komentarzu. Boże, Oliver Glich, co ty pieprzysz? Nie wiesz, o co w tym chodzi? Że rekin w dupę pływa pod wodą! Boże, przepraszam. Ale mnie poniosło, no. Rozumiesz? Test tak głupi, a ty... O! O! Ktoś zrobił 29 minut temu! Jakim Żydem jesteś? Zaraz się popłaczę, dziękuję. Boże, Itachi 32, mój subskrybent to przecież jest. Unfollow? Frytek, o co ci chodzi? Czemu unfollow? Nie, Frytek, to ja cię unfollowuję. Czy masz brodę? Nie, mam dziewiczy wąs, planuję mieć brodę. Mam brodę, tak! Twoje wydatki są mniejsze niż zarobki. 50% mi zostaje. Tak! To ja? Ile miałeś lat, gdy zacząłeś oszczędzać? Od małego, tak! Jak rozumiesz słowo pieniądze? Skarb miłość, tak! Masz wypchany portfel pieniędzmi, przychodzisz obok Menela i prosi cię o troszkę pieniędzy. Co robisz? Jezus Maria! Itachi, ty mnie znasz lepiej niż ja siebie. To jest cudowne. Tu nie ma złych odpowiedzi? A Ketsi, ty zawsze potrafisz popsuć, wiesz? Banicję. Co zrobiłbyś ze stówką, która leżała na barku? Chowa do portfela, możesz się przydać. Odkładasz do skarbonki. No to skarbanki. Co wolisz? Na 1000 zł miesięcznie, wiesz czemu? Bo tu jest mniej, o 30 zł. Żyd totalny, jesteś Żydem Żydów. Lubisz, gdy masz więcej, gdy pieniążki przychodzą, a nie odchodzą. A najlepiej, gdy nic nie musisz robić. Gratulacje! Jestem Żydem Żydów. Kocham cię, widzu, za ten quiz. Tam mi coś pisali. W komentarzach na YouTubie, żebym dawał linki do tych quizów, ale ja ich nie mam nigdy, więc luj. Spoko twerku, dobra czat, spieprzam. Dziękuję, że dzisiaj byliście, dziękuję za suby, followy. Za, nie wiem, dużo widzów było dzisiaj, pisaliście mi, spamiliście ilu widzów. Pokrzem, dziękuję za to oczywiście, że było w luj widzów. Mało ludzi odpalonych, więc to jest dobre dla mnie i dla mojego rozwoju. Tak, to jest technika na wybicie się. Zbierasz powiedzmy średnio 300-400 widzów, tak jak ja mam. I po prostu odpalasz się, jak nikogo nie ma. I elo. I tak. Idźcie spać w pokoju z muchą w dupę, która lata tu. Kurde, w dupę! Złapałem ją ręką i... Elo. Macie tutaj Shreka na koniec. Puszczam reklamę, jak ktoś chce wesprzeć. Jak nie chcesz, to nie wspieraj. Shrek, aleluja. I elo, nie? Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.